czasie II wojny światowej Churchill powiedział słynne słowa, kiedy chciano obciąć wydatki na kulturę, że gdyby nie kultura, nie mielibyśmy czego bronić. W pełni się z nim zgadzam, dzisiaj mamy trudny czas, ale musimy nadal pamiętać o ludziach kultury i o kulturze. Realizujemy w związku z tym bardzo konsekwentnie proces rozbudowy i modernizacji Teatru Polskiego w Szczecinie. Inwestycję, na którą czekaliśmy, można powiedzieć, dziesiątki lat. Dzisiaj obserwujemy skarpę, w której będzie wbudowana nowa siedziba teatru. Dziś wiele osób może mieć uzasadnione pretensje, że musieliśmy zająć i zamknąć ten teren, że musieliśmy pozbyć się części zieleni, ale zaręczam Państwa, za 30 miesięcy ten teren będzie nie tylko zielony, ale będzie sercem kulturalnym tak Szczecina, jak i Pomorza Zachodniego.